Misję rozpowszechniania wiedzy historycznej realizujemy m.in. dzięki wsparciu patronów. Jeśli chcesz nam w niej pomóc, skorzystaj z linku w opisie pod filmem, a staniesz się częścią History Hiking i otrzymasz rozmaite bonusy. Serdecznie Wam za to dziękujemy. Musa darcen a edi pensiero. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Historia, którą opowiemy Wam dzisiaj, jest tak bajkowa, tak niezwykła, że ciężko uwierzyć, że w ogóle się wydarzyła, a jednak jest prawdziwa. Na liście polskich bohaterów znalazł się kapral Wojtek, który był niedźwiedziem. O nim Wam dzisiaj opowiemy. Specjalnie dla Was pojechaliśmy także do człowieka, który opiekował się Wojtkiem i zgodził się, aby o nim opowiedzieć. Pojechaliśmy do profesora Wojciecha Narębskiego, który wspólnie z niedźwiedziem był pod Monte Cassino. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim patronom. To dzięki Wam możemy realizować kolejne odcinki. Jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, skorzystaj z linku w opisie pod filmem. W zamian oddzięczymy się różnymi bonusami, jak dostęp do ekskluzywnych filmów, których nie obejrzycie nigdzie indziej. Zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, uwzględnienie w napisach końcowych i wiele innych. Gdybym miał jednym przykładem obalić tezę o tym, że zwierzęta nie mają uczuć, nie potrafią dostosować się do warunków, do otoczenia, to podałbym przykład Wojtka, zdecydowanie. I będę o nim w tym odcinku opowiadał tak, jak traktowali go polscy żołnierze. Będę o nim opowiadał jako człowieku. Wojtek najprawdopodobniej urodził się w roku 42 w górach Hamadan w Iranie. Tam jego mama została zabita przez myśliwych. Zabrali go ze sobą chłopcy, którzy chcieli sprzedać Wojtka na miejscowym targu. W tym samym czasie tworzyło się też nowe wojsko. Armia generała Andersa. Na mocy polsko-brytyjsko-radzieckich ustaleń oraz w wyniku paktu Sikorski-Majski Polacy uzyskali ze Związku Radzieckiego amnestię. Tworzyła się nowa armia, nowa polska armia, która miała wzmocnić siły aliantów na Bliskim Wschodzie. 100 tysięcy żołnierzy, kilkadziesiąt tysięcy cywilów miało przejść z Iranu do Palestyny i Egiptu. To właśnie w Iranie Wojtek poznał swoją pierwszą opiekunkę, panią Irenę Bokiewicz. Nieprawdą jest, że niedźwiadek od razu został odkupiony od perskich chłopców przez polskich żołnierzy. W miejscu, w którym chłopcy szli z niedźwiadkiem, przechodzili też polscy uchodźcy. Młoda dziewczyna zauważyła grupę, w której jeden z chłopców trzymał na rękach małego niedźwiadka. Zwierzę ją zauroczyło, chciała się nim zaopiekować. Wraz z nią był polski oficer, któremu życzenie dziewczyny udało się spełnić. Kobieta wzięła go na ręce, a Wojtek od razu mocno się do niej przytulił. Zwierzę, jak wynika ze wspomnień pani Ireny, było smutne i potrzebowało ciepła. Widać było, że tęskni za swoją mamą. Wojtek dawał się głaskać i od razu polubił dziewczynę. Irena Bokiewicz mówiła, że Wojtek już wtedy zachowywał się jak człowiek i miał swój charakter. Można było to człowieczeństwo w nim dostrzec. Trzeba jednak pamiętać, że co jak co, ale Wojtek był niedźwiedziem urodzonym w dziczy, więc niemożliwym jest, aby mały miś, wyrwany ze swojego naturalnego otoczenia, był nieustannie potulny i grzeczny. Oczywiście tak nie było. Musimy pamiętać, że co by nie było, Wojtek był niedźwiedziem syryjskim, dzikim zwierzęciem, więc oczywiście, że stwarzał problemy. Gdy ludzie chcieli spać, mały miś wchodził im na głowy, nie dawał spać, chciał się bawić, przytulać, wymagał ciągłej uwagi. Ludziom w pewnym momencie zaczął przeszkadzać.
Więc pani Irena wspólnie z koleżankami zdecydowała, że przekaże go generałowi Mieczysławowi Borucie Spiechowiczowi, który znany był z tego, że lubił zwierzęta. Generał oczywiście przygarnął zwierzę, ale to nie rozwiązało tego, że Wojtek cały czas był problemowy. Na przykład pewnego dnia rozbił kilkadziesiąt jajek, które miały być przeznaczone na śniadanie dla żołnierzy. Generał po czasie zdecydował, że odda go wojsku. Oczywiście zwierzę nie mogło trafić na pierwszą linię, ale Wojtek szybko załapał się w kompanii transportowej, w drugiej kompanii transportowej, która z czasem została przemianowana na 22. Kompanię Zaopatrywania Artylerii. To właśnie tam Wojtek utrzymał swój pierwszy stopień wojskowy. W ewidencji figurował jako, uwaga, szeregowy miś Wojtek. To właśnie w tym momencie miś otrzymał swój pierwszy stopień wojskowy. W tym czasie jego kolejnym opiekunem był kapral Piotr Prędysz. I wyobraźcie sobie, że mieli oni nawet osobne namioty do spania. Wojtek był już wtedy traktowany jak prawdziwy żołnierz. I choć oczywiście miał swoje miejsce do spania, to wymagał cały czas uwagi i chciał się przytulać. Kiedy szli spać, Wojtek wkradał się do namiotu z kaprala, wchodził na górę na jego prycze i chciał po prostu przebywać z człowiekiem. Nie chciał spać sam. Kiedy kapral oddalał się, niedźwiedź stał w namiocie i skamlał. Dlatego nie było wyjścia. Wojtek musiał iść z kapralem. Do ojca 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii powierzył opiekę nad nim i go nauczenie żołnierzy. Kolejnym żołnierzem, który doskonale zapamiętał Wojtka, był Wojciech Narębski, nazywany później Małym Wojtkiem. W kompanii było ich dwóch, więc żeby ich nie pomylić, nadano im ksywy. Dużym Wojtkiem był rzecz jasna niedźwiedź. Gdy pan Narębski pierwszy raz zobaczył Wojtka, miś siedział w namiocie dowódcy. Wtedy też dowiedział się, jak nazywa się zwierzę. Inni żołnierze, chcący zobaczyć niedźwiadka, przychodzili i pytali się, czy jest Wojtek? Odpowiedź brzmiała, ale duży czy mały? Polscy żołnierze od razu polubili Wojtka. Czuli z nim wojskową bliskość. Wojtek nie był tylko wojskową maskotką. Był pełnoprawnym członkiem kompanii. I tak się czuł. Otoczenie, w którym się znalazł, sprawiło, że pewne nawyki i zachowania żołnierzy przeszły na niego. Już po roku czasu Wojtek był naprawdę sporych rozmiarów. I zaczął wyglądać groźnie. Byli tacy, którzy po prostu się go bali, bo przecież mieli do czynienia z dzikim zwierzęciem. Na przykład, kiedy robiono sobie grupowe zdjęcie, to część nie chciała zbliżać się do Wojtka, ale jak wynika ze wspomnień z żołnierzy, Wojtek nic sobie z tego nie robił i chętnie pozował do zdjęć. Syryjski niedźwiedź lubił też, nazwijmy to, męskie zabawy. Na przykład pił piwo. Dobrze słyszycie, Wojtek pił piwo. I w internecie znajdziecie mnóstwo zdjęć, gdzie niedźwiedź sam przechyla butelkę. Z relacji żołnierzy wynika, że Wojtek naprawdę lubił smak piwa, chociaż szybko na niego działało, więc był w stanie wypić jedną, maksymalnie dwie butelki. Co więcej, niedźwiedź otrzymywał także żołd, jak na prawdziwego żołnierza przystało, i uwielbiał papierosy. Wiem, jak to brzmi, ale Wojtek lubił papierosy. Ale żeby je zjadł, koniecznie musiały być odpalone, ponieważ Wojtek nie palił ich, tylko zjadał odpalone. Robił to, co robili inni żołnierze. Żołnierze palili, pili piwo, to sam robił Wojtek. Po prostu niedźwiedź zaadaptował się do przestrzeni, w której przyszło mu funkcjonować. Poza tym miś uwielbiał zapas. Silny niedźwiedź siłował się z polskimi żołnierzami i żeby ta zabawa miała dla niego sens, potrzebnych było 3-4 żołnierzy. Niezwykłe jest to, że być może brzmi to fantastycznie, ale żołnierze mówili o tym, że kiedy bawili się z Wojtkiem,
nigdy ich nie skrzywdził. Absolutnie nie miał zamiaru zrobić im krzywdy. Niektórzy mówili też, że gdy siłowali się z niedźwiedziem, to Wojtek chował pazury tak, aby nikogo nie zranić. Niedźwiedź potrzebował naprawdę dużo uwagi, na którą nie zawsze nasi żołnierze mieli czas. Pracy było mnóstwo, szczególnie gdy nasi znaleźli się w Iraku, aby w przypadku niemieckiego ataku na pola naftowe być gotowym do walki. To dla Wojtka był prawdziwy koszmar. Wszystko ze względu na pogodę, a mówiąc wprost, był tam okropny upał, który towarzyszył ludziom od rana do wieczora. W Iraku Wojtek całe dnie spędzał w dziurze wykopanej w ziemi, do której wlewano mu wodę. Jak przystało na żołnierza, Wojtek przetrwał trudy i kontynuował wraz z kompanią swój szlak bojowy. A ten był naprawdę imponujący. Historia Wojtka brzmi bardzo nieprawdopodobnie, ale wyobraźcie sobie, że nasi żołnierze wychodzili z Wojtkiem na miasto i pokazywali mu różne rzeczy. Na przykład w Egipcie. Wojtek, jak wspominali, zachowywał się jak turysta. Podziwiał, stawał na dwóch łapach przy rzeczach, które go interesowały. Żołnierze mówili też, że mieli czasem wrażenie, że Wojtek się do nich uśmiecha. I żeby była jasność, Wojtek nie był wojskową maskotką. Nie był tylko zwierzęciem do przytulania. On naprawdę pomagał żołnierzom. Na przykład podczas wart, na które chodził razem z nimi. I towarzyszył żołnierzom do końca. 250-kilogramowy niedźwiedź wychodził z żołnierzami na wartę, przebywał z nimi do końca służby i wracał z nimi spać do namiotu. Wojtek przemieszczał się także wojskową ciężarówką i wszędzie, gdzie się pojawił, budził niemałe zdziwienie. No, wyobraźcie sobie, że widzicie w wojskowej ciężarówce niedźwiedzia, który siedzi na przednim siedzeniu. No nie jest to codzienne zjawisko. Ale Wojtek, siedząc w ciężarówce, odstraszał potencjalnych złodziei. Kto zbliżyłby się do samochodu, w którym siedzi niedźwiedź, który w każdej chwili może nas zaatakować? Poza tym Wojtek uwielbiał pluskać się w wodzie i ciężko było go z niej wyciągnąć. Wychodził z wody dopiero wtedy, kiedy żołnierze udawali, że odjeżdżają. Kiedy widział, że może zostać sam, wtedy dołączał do żołnierzy i wychodził z wody. Po dwóch latach przygotowań na Bliskim Wschodzie, 22. Kompania Transportowa miała wypłynąć do Włoch. W tym czasie Wojtek był już w stopniu kaprala. Pojawił się problem. Nie można było na pokład zabierać żadnych zwierząt, ale żołnierze nie chcieli go zostawiać, tym bardziej, że Wojtek nie chciałby zostać sam. Podczas apelu porucznik sprawdzał obecność i dostrzegł, że kapral Wojtek jest nieobecny. Nie wiedział, że w rzeczywistości Wojtek to niedźwiedź. Kazał wysłać dwóch żołnierzy, którzy go przyprowadzą. Gdy ujrzał ćwierćtonowe zwierzę, które stanęło na dwóch łapach, był w szoku. Koniec końców dowództwo zgodziło się, aby wpuścić kaprala na pokład. Nadanie mu stopnia było też sposobem na to, aby Wojtek dołączył do wypływających żołnierzy. Na pokład okrętu żołnierze na czele z Wojtkiem wchodzili w akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego. Po dopłynięciu do Włoch, polscy żołnierze 2. Korpusu szykowali się do bitwy o Monte Cassino, kolejnej, czwartej bitwy o klasztor. Ta bitwa przez wielu historyków uważana jest za bitwę, obok chociażby Stalingradu, która była największą bitwą lądową, jaka rozegrała się w Europie. Niedźwiedź był w epicentrum tych walk. Nieprawdą jest, że Wojtek był nieustraszony i nie bał się niczego. To bzdura. Zwierzę było przerażone nieustannym hukiem armat, dział i odgłosów walki. Wojtek przez pewien czas siedział przerażony w jednym miejscu. Ale pan Wojciech Narębski opowiadał, że w pewnym momencie niedźwiedź, obserwując, jak zachowują się żołnierze i co robią, zaczął im pomagać. Zadaniem 22. Kompanii było dostarczanie amunicji do artylerii, która prowadziła ostrzał wzgórza.
Gdy pojazd wojskowy podjeżdżał, żołnierze brali 40-kilogramowe skrzynie z amunicją artyleryjską i odnosili je w miejsce, z którego prowadzony był ostrzał. Wojtek obserwował żołnierzy, po czym stanął na niedźwiedzich łapach, podszedł do pojazdu, wyciągnął swoje przednie łapy, a żołnierze będący na pojazdach podawali mu 40-kilogramowe skrzynie. Wojtek je zabierał, odchodził w miejsce, w którym skrzynie miały być zestawione, zostawiał i wracał po następne. Wszyscy, którzy mieli do czynienia z Wojtkiem, twierdzą, że on naprawdę pomagał i chciał pomagać. Nie wiadomo, czym było to spowodowane, ale on naprawdę angażował się w pomoc wojskowym. Żołnierze francuscy i brytyjscy nazywali go polskim niedźwiedziem i wieść o nim szybko rozniosła się po świecie. To jednak nie wszystko. Wojtek, poza tym, że ładował skrzynie do pojazdów, to nauczył się nosić je w swoich wielkich niedźwiedzich łapach w miejsca obecności dział artyleryjskich. Robił to oczywiście wraz z innymi żołnierzami, którzy nie dopuściliby do sytuacji, w której niedźwiedź nosiłby pojedyncze pociski. To byłoby oczywiście zbyt ryzykowne. Akurat te historie o Wojtku i przenoszonych przez niego pojedynczych pociskach są nieprawdziwe. Wojtek szedł na całość i przenosił całe skrzynie. Co więcej, robił to w trakcie prowadzenia działań bojowych, ale nie na linii walk i warto to podkreślić. Faktem jest, że wojenne dźwięki towarzyszyły mu przez cały czas pobytu we Włoszech, więc można powiedzieć, że podobnie jak zaprawiony w boju żołnierz, Wojtek przyzwyczaił się do warunków polowych. Gdy niedźwiedź, maszerując ze skrzynią na dwóch łapach, dostarczał ją w odpowiednie miejsce, wracał po kolejną już na czterech. Myśmy musieli dostarczyć na każdy dział 40 pocisków. I on pomagał nosić nie pociski, to ładny wygląd. Skrzynię pomagał nosić. Jaki skrzyn. Nasz bohater, Wojtek, w pewnym momencie stał się prawdziwą gwiazdą kompanii zaopatrywania. Rysunek z niedźwiedziem, dźwigającym pocisk artyleryjski, był dosłownie wszędzie. Na koszulkach polskich żołnierzy, na ich pojazdach, a nawet na proporcach. Polscy żołnierze, którzy mieli do czynienia z Wojtkiem, opowiadali, że byli z niego po prostu dumni. Tak jak jest się dumnym z prawdziwego bohatera wojennego. Co więcej, Wojtek, tak jak każda armia, Wojtek był symbolem, a każda armia potrzebuje symboli. Tylko że Wojtek był symbolem szczególnym, bo prawdziwym, niezmyślonym. Z jego pomocą Polacy udowodnili światu pod Monte Cassino, że potrafią i chcą walczyć. Choć wielu na szczycie, z zagranicy, w to nie wierzyło. Brytyjscy i francuscy żołnierze opowiadali, że Polacy z pomocą niedźwiedzia Wojtka byli tak wściekli na Niemców i tak chcieli walczyć, że po prostu udało się tą bitwę wygrać. Walki były straszne, straty ogromne, ale niedźwiedź i jego kompania braci przeżyli, a niedźwiedź nazywany był bratem przez polskich żołnierzy generała Andersa. Pan Wojciech Tarembski twierdził, że tylko żołnierz jest w stanie zrozumieć, jak ważny był kontakt z tak miłym i przyjaznym stworzeniem, jakim był Wojtek. Każdy kontakt człowieka z niedźwiedziem po prostu wpływał pozytywnie na morale. Poza tym, to przecież był niedźwiedź, zwierzę, które kojarzy nam się z dumą, siłą, odwagą. Przede wszystkim zwierzę, które po prostu jest groźne. Wojtek taki nie był. Od najmłodszych lat przebywał z żołnierzami. Ci traktowali go jak jednego ze swoich.
Dlatego jego obecność dodawała otuchy żołnierzom, którzy codziennie widzieli swoich zabitych kolegów. To kolejna zasługa Wojtka. Po zdobyciu Monte Cassino, kompania, w której był Wojtek, miała czas na odpoczynek, z którego niedźwiedź chętnie korzystał. Pewnego dnia, gdy jechał ciężarówką z żołnierzami wzdłuż Adriatyku, oczywiście nie w przyczepie, tylko jak przystało na kaprala, na przodzie samochodu, ujrzał wodę, którą uwielbiał. Wojtek długo nie myśląc wyskoczył z samochodu i pobiegł w stronę morza. Biegł przez plażę, na której akurat opalały się francuskie kobiety. Te, widząc potężnego niedźwiedzia, spanikowały. Były wręcz przerażone. Myślały, że Wojtek chce je pożreć. A Wojtek chciał sobie tylko popływać. Polscy żołnierze uspokajali kobiety, tłumacząc, że zwierzę jest niegroźne. Wojtek wszedł tylko do wody, wyszedł na plażę, wszedł do wody ponownie, popływał i wrócił do swoich braci. Jesienią 44 Wojtek trafił do Szkocji. Znalazł się w Winfield Park obok Glasgow, gdzie także stacjonowało wojsko polskie. Szkocja była dla niedźwiedzia istnym rajem, w którym mógł robić to, co lubił najbardziej, czyli bawić się, pływać. Od czasu do czasu wypił z polskimi żołnierzami piwo. Czasem polscy żołnierze, wyobraźcie to sobie, jechali z Wojtkiem na miasto. Wojtek oczywiście siedział nie na miejscu pasażera, tylko z przodu. Jechali do miasta i polscy żołnierze byli tak pewni co do tego, że Wojtek nikomu nie zrobi krzywdy, że wchodzili z nim do baru, do teatru, do opery. Oczywiście z takich miejsc Wojtek był raczej wypraszany, bo kto normalny przychodzi z niedźwiedziem do tego typu miejsc. Ale to pokazuje, w jaki sposób człowiek może żyć, zżyć się ze zwierzęciem. Po wojnie roku 46 nadszedł smutny i trudny czas demobilizacji. Trudny dla Wojtka i jego przyjaciół. Choć było już po wojnie, to niewiele było powodów do radości. Polska znalazła się pod butem sowieckim, przez co duża część żołnierzy została na emigracji. Nie o taką Polskę przecież walczyli. Część wróciła do kraju. To był smutny czas i nie chodziło tylko o Wojtka. Nasi żołnierze poczuli się w dużej mierze wykorzystani. Anders usłyszał od Churchilla zdanie, że wojna już się skończyła i nie potrzebujemy was. Spełniliście swoją powinność. Trzeba było coś też zrobić z Wojtkiem. Żołnierze nie chcieli, aby wracał do Polski, gdyż tam na pewno stałby się maskotką komunistycznej propagandy, czemu ci byli oczywiście przeciwni. Pojawiły się też pomysły uśpienia, które zostały stłumione w zarodku przez licznych przyjaciół Wojtka. W listopadzie 47 zdecydowano, aby na specjalnych warunkach oddać Wojtka do ZOO w Edynburgu. Pierwszym postawionym warunkiem było to, że gdy tylko Polska będzie wolna, to niedźwiedź zostanie oddany i wróci do kraju wraz z opiekunami. Wojtek miał mieć swoje miejsce do pływania, miał nigdy nie być przenoszony. Nadeszła smutna chwila pożegnania, w której nasi żołnierze nie kryli łez. Wojtek też wyczuwał, że dzieje się coś niedobrego. Gdy zostawił go ze łzami w oczach ostatni opiekun, niedźwiedź cały czas siedział przed klatką i czekał, aż ten przyjdzie. Niestety, tak się nie stało. Wy jako żołnierze nie baliście się, że Wojtek zrobi wam krzywdę? No przecież był niedźwiedziem. Nie baliście się go? Nie. Pomimo rozstania, polscy żołnierze jeszcze przez długi czas w Szkocji odwiedzali niedźwiedzia Wojtka.
i nie zważając na przepisy w zoo, wchodzili na jego wybieg, bawili się z nim tak, jak bawili się wcześniej, tak jak bawili się przebywając z Wojtkiem w swojej kompanii. Niedźwiedź będąc w zoo reagował na polski język. Gdy go słyszał, stawał na dwóch łapach i machał. Reagował też na pytanie, czy chcesz papierosa? Kiedy Wojtek to usłyszał, wyciągał ręce i jeśli ktoś papierosem go poczęstował, co było wbrew przepisom w zoo, to Wojtek chętnie takie papierosy oczywiście brał. Pewnego dnia niejaki porucznik Fritz zagrał na skrzypcach dla Wojtka mazurka. Gdy Wojtek to usłyszał, kiwał głową, tańczył, bawił się, był szczęśliwy. Niestety, po 16 latach w zoo, mając 22 lata, nasz bohater zmarł. Stało się to 2 grudnia 1963 roku. Niesamowite jest to, że do dziś w Szkocji są drzewa, na których widać ślady pazurów Wojtka, które wybrał sobie na miejsca do wspinaczki. I być może cała historia o Wojtku byłaby tylko kolorową ciekawostką wojenną. Ale ja osobiście nigdy nie zapomnę słów pana Wojciecha Naremskiego, który w wielu wywiadach i także w rozmowie ze mną potwierdził to, że Wojtek był kimś więcej. Czuli z nim wielką bliskość. Przede wszystkim mówił o tym, że tylko i wyłącznie żołnierz doświadczony w boju zrozumie, jak bliski dla nich wtedy był kontakt ze zwierzęciem. Pan Wojciech Naremski powiedział też, że oni dlatego czuli się tak blisko z Wojtkiem i dlatego czuli do niego tak duże przywiązanie, że Wojtek był sierotą, tak jak oni. On stracił matkę, a oni ojczyznę. Na dziś to wszystko. Dziękujemy, że wspieracie kanał History Hiking. Dziękujemy, że subskrybujecie nas. Jeśli tego nie zrobiliście, to zostawcie subskrypcję. Kliknijcie także kciuk w górze, udzielajcie się w komentarzach, kliknijcie w dzwoneczek, który przypomni Wam o każdym nowym filmie, a my, drodzy widzowie, widzimy się w kolejnym historycznym odcinku. Do zobaczenia. Serdecznie dziękujemy za wsparcie wszystkim patronom. To dzięki Wam możemy realizować kolejne odcinki. Jeśli chcesz wesprzeć naszą misję, skorzystaj z linku w opisie pod filmem. W zamian odwdzięczymy się różnymi bonusami, jak dostęp do ekskluzywnych filmów, których nie obejrzycie nigdzie indziej. Zaproszenie do zamkniętej grupy na Facebooku, uwzględnienie w napisach końcowych i wiele innych. Wspierają nas Adamigo 50, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, March Cin, Andreas Czyżewski, Remigiusz Golanowski, Mirosław Kanak, Anna Kudła, Marcin Lukomski, Adam Piastowski, Galicja Productions, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Jarosław Zębek i wielu innych. Serdecznie Wam za to dziękujemy.